Kurtyna. Kardynał Konrad Krajewski przywiózł karetkę pogotowia do Lwowskiego Szpitala Dziecięcego. To jest dar od papieża Franciszka. Konrad Krajewski przybył dziś do Lwowa po raz drugi w czasie wojny. Kardynał przybył za kierownicą ambulansu, osobiście prowadząc samochód, który jest darem papieża Franciszka dla Lwowskiego Szpitala Dziecięcego. Dziś rano o godzinie 10 papieski jałmużnik przekazał władzom Lwowa karetkę pogotowia, która wraz ze sprzętem medycznym oraz lekami będzie służyć mieszkańcom Lwowa, a także uchodźcom. Karetkę przyjął Maksym Kozycki, wojewoda lwowskiego obwodu. Jest to dla nas bardzo ważne, że są ludzie, którzy gotowi przyjechać tak długą drogę, aby pomóc Ukrainie. Dziękuję księdze kardynale Krajewski. Dziękujemy papieżowi Franciszkowi za modlitwę i za pamięć o Ukrainie. To daje nam siłę. Razem wygramy, bo stoimy po stronie światła i dobra. Wielkie podziękowanie też dla wszystkich, którzy pamiętają o Ukrainie. Karetkę pogotowia przekażemy do Regionalnego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Chcemy, aby nasze następne pokolenia nie widziało wojny i było zdrowe. Kardynał Konrad Krajewski, podobnie jak podczas swojej pierwszej wizyty, podkreślił również dzisiaj, że papież wysłał go do Ukrainy, aby przekazać ludziom papieską bliskość oraz błogosławieństwo, aby ludzie w Ukrainie wiedzieli, że nie zostają w swojej tragedii sami. Papież zawsze kieruje się logiką Ewangelii, dlatego zawsze z tymi, którzy najbardziej są doświadczani, tak jak Jezus. Więc jego pomoc jest bardzo konkretna. Papież jest człowiekiem pokoju, a nie wojny. Ale w czasie wojny należy pomagać tym, którzy są najbardziej obciążeni. Dlatego karetka jest chyba jak najbardziej odpowiednim gestem wobec ludzi, którzy są w tak trudnej sytuacji. Szczególnie tu we Lwowie, gdzie jest 1 000 000 mieszkańców, a teraz 500 000 jest uchodźców. Wszystkie właściwie karetki są odesłane na wojnę. Stąd papież jest człowiekiem bardzo konkretnym i w ten sposób wyraża swoją miłość i bliskość do narodu ukraińskiego. Eminencja sam doprowadził. Tak, bo i ja chcę uczestniczyć w tym darze, dlatego sam przyjechałem tą karetką 2200 km, ale jechało się jak 100 km, bo wiedziałem, że ona jest po to, by służyć ludziom, by ratować ludzi. To cóż to jedna noc i pół dnia, gdy tu jest wojna, gdy tu ludzie cierpią. Eminencja, jeszcze będzie tutaj na Ukrainie. Będę jeszcze nieraz na Ukrainie, jeśli tylko będzie trzeba. Wszystkiego dobrego. Kardynał Konrad Krajewski przyjechał sam za kiermom w tej szybkiej dopomocy, jaka сьогодні вже припаркувалася біля адміністрації. Посажання все повністю. Нульцева.